Kochani moi, a ten rok pod względem duszpasterskim był ważny, bo przecież był to rok wiary. I tu myśmy na ten rok wiary próbowali to w jakiś sposób zaznaczyć, nie tylko jakimiś symbolami, dekoracjami, ale przede wszystkim przez to, co robiliśmy. Ja przypomnę, że rozpoczęliśmy w naszej parafii ten rok wiary takim mocnym akcentem. Było to w Wielkim Poście, w Niedzielę Palmową i później Wielką Środę, kiedy nasza umiłowana młodzież zrobiła przepiękny spektakl Misterium Ekipańskie. Kto na tym spektaklu był, to pamięta. Spektakl ten poruszył wielu. Myślę, że w tym roku wiary spowodował to, że ci, co uczestniczyli w tym spektaklu, byli na nim. Również ich serce zostało wiarą poruszone w roku. Było 121 chrztów, tyle dzieci zostało chrzczonych, a aż 221, czyli o 100 więcej, pogrzebów 77 czy 77 dzieci przystąpiło do pierwszej komunii świętej, bierzmowanych było 86 osób, a małżeństwo, no właśnie, a małżeństwo, sakrament małżeństwa przyjęły 42 pary. Dlaczego na to zwracam uwagę? Bo w zeszłym roku było 56, czyli o 14 par. Moi, przypomnę jeszcze z tego roku wiary, który mieliśmy, skończył się teraz w Chrystusa Króla, że mieliśmy takie ciekawe zdarzenie, kiedy byliśmy kościołem stacyjnym w Wielkim Poście, to zauważył nawet biskup Adam Lepa, który był tutaj obecny, kościoły stacyjne, gdzie codziennie w Wielkim Poście odbywały się stacje męki Pana Jezusa i wtedy właśnie tu, w naszej parafii, w naszym kościele, kiedy była stacja pasyjna, właśnie wtedy ogłoszono wybór papieża Franciszka. Nie wiem, czy to pamiętacie, ale to był dla mnie osobiście też taki miły, sympatyczny znak, że właśnie to w tym kościele został on ogłoszony podczas, kiedy ten kościół w tym dniu, jedynym dniu, był kościołem stacyjnym. I za to też Bogu bardzo serdecznie dziękuję. No cóż takiego z tych spraw duszpasterskich dokonało się w tym roku jeszcze? No bardzo ważna sprawa, może mówię trochę nie po kolei, ale bardzo ważna sprawa zamiana księży, powiem wielarnie, odszedł z wielkim podziękowaniem za 13 lat pracy przez Leszek, który został proboszczem w Poszczynicach i przyszedł do nas ksiądz Adam, którego już znamy i myślę, że już wszyscy go polubiliśmy. Dlatego też za to dziękujemy Bogu, za to, że ksiądz Adam jest wśród nas, ale za to, że również był ksiądz Leszek wśród nas i tyle dobra w tej parafii tutaj uczynił. Chciałem powiedzieć jeszcze, bo mówiłem o Misterium Męki Pańskiej, że już ten cały rok prowadziliśmy na stałe wieczory poezji. Wieczory poezji w kościele Najświętszego Zbawiciela. Myślę, że jest to bardzo potrzebne, żeby nieraz znieść tą swoją skołataną duszę na trochę taki kulturowy, wyższy poziom. Dlatego wyraziłem na to zgodę. Najbliższy taki wieczór poezji, a jednocześnie wieczór kolęd i koncert. Kolęd, przypomnę, będzie teraz, najbliższą niedzielę, 5 stycznia, po mszy świętej wieczornej. Zapraszam już teraz bardzo serdecznie. Ilość mszy świętej. Otóż, moi kochani, myślę, że możemy tym się poszczycić, że choć mały procent chodzi do kościoła, bo jak to się mówi, w porywach, 15% parafii, 15% tylko w niedzielę jest obecne na mszach świętych, to jednak te 15% większość przyjmuje komunię świętą, czyli żyją te osoby życiem sakramentalnym. Nie jest to tylko przyjście do kościoła na mszę świętą i wyjście, ale również przyjęcie komunii świętej, więc musi być również spowiedź. W ciągu roku rozdajemy około 100 tysięcy. Także jest to naprawdę bardzo ładny wynik.
również wspiera inne działalności, ale nie tylko nasza, każda, dlatego że jak wiemy, są również zbierane różne tace na misję na przykład, czy na potrzeby innego kościoła. Wiem zawsze, że te tace są większe, od właśnie kancelinarium duchowne, tu na szczerym siedzi. No zawsze te tacy są większe niż normalnie, ale to dobrze, ja to nie mówię przez zazdrość, że żałuję, tylko przez to, że wy macie właśnie taką wspaniałą, kochani, wrażliwość, że jest jakaś potrzeba, mimo tej biedy, która jest w naszym kraju w tej chwili, potraficie wspomóc. I to jest piękne. I to także dziękuję Wam całym serdecznym moim sercem. Będę Was polecał modlitwą za to wszystko. Bogu w modlitwie za to wszystko, co robicie, że jesteście żywą parafią, żywą cząstką, taką wspaniałą, z której ja jako proboszcz mogę być i jestem naprawdę dumny. Bóg Wam zapłać, niech Bóg Wam za wszystko wynagrodzi. Dziękuję bardzo, a teraz wystawienie Najświętszego Sakramentu. Za grzechy w naszym narodzie, za rozwody, za lekceważenie obowiązków rodzicielskich, za zgorszenia, za nieobyczajność i pijaństwo. Wreszcie za publiczną obrazę wiary i moralności Chrystusowej. Dziękujemy za łaskę wytrwania, za wszystkie Twoje dary, których wyliczyć ani uświadomić sobie nie jesteśmy w stanie, a które chcielibyśmy rozwinąć i pomnożyć. Dziękujemy. I dziękujemy Ci za opiekę nad tutejszą parafią, za to, że wlewasz w serca wiernych Twoją miłość, za powołanie kapłańskie i zakonne, bo mamy dwóch kleryków, Karola i Pawła. Prosimy też o dalsze powołania. Dziękujemy Ci. Wszelkich przeciwności, niezgody, abyś rodzicom dał zdrowe i dobre dzieci, szkołom ofiarnych wychowawców i katechetów, chorym oddanych lekarzy i pielęgniarki, szukającym apostołów prawdy, a nam wszystkim spełnienie planów zgodnie z Twoją świętą wolą. Prosimy Cię. Amen.